Proszę Państwa, mamy przyjęty porządek obrad. Przystępujemy do procedowania, jeśli chodzi o projekt uchwały według druku nr 1. Proszę Państwa, zaczynam wstępnie omawiać ten projekt. To jest projekt uchwały zarządu. Posiadam pozytywną opinię Komisji Infrastruktury. Zarząd zaproponował, proszę Państwa, ażeby 100 tysięcy złotych przyznane dodatkowo do budżetu dzielnicy z rezerwy prezydenta za zajęcie pierwszego miejsca jeśli chodzi o płacenie podatków, przeznaczyć na zadanie pod nazwą Park Rzeczny Ogród Płaszczów, realizacja miejsc podstawowych oraz zagospodarowania według projektu. I na realizatora zadania wyznacza się już widzę, są poprawki. Otóż dlaczego, proszę Państwa, to zaproponowaliśmy? Przede wszystkim chodziło o kontynuację realizacji parku Płaszczów, bo istnieje w tym roku, jest trzeci rok bez inwestycji na parku. Na cały park po praktycznie półtorej kadencji trwało uzgodnienie dokumentacji na parku Płaszczów i doprowadzenie do prawomocnego pozwolenia na budowę. Wnioskowaliśmy do prezydenta miasta, do Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie tego zadania do budżetu. Niestety nie jest to zadanie w budżecie. Jeśli to zadanie w tym roku, w ten lub w inny sposób nie rozpocznie być realizowane, przypadnie pozwolenie na budowę. Uzyskanie podobnego pozwolenia na budowę w tamtym terenie będzie, mimo że jest miejscowy plan, dosyć trudne, łączy się to również te wszystkimi dokumentacje, mapy i uzgodnienia. Dodatkową jeszcze sprawą jest fakt, że dzięki tej inwestycji i wskazaniu tego zadania jest to w pobliżu szkoły, zespołu szkolno-przeszkolnego nr 2, przy którym jest poważny problem. Chciałem zaznaczyć, że do tej szkoły razem w przedszkolu chodzi ponad 900 uczniów. Rano przyjeżdżają rodzice z dziećmi, którzy te dzieci przed szkołą są wysadzane. Wnioski są i ze szkoły płynące, ażeby robić parking w rejonie wejścia do ogródków działkowych, tam chyba zakładów skórzanych, które są po prawej stronie. Niestety nie będziemy tam robić, zresztą panią dyrektor rozmawiamy na ten temat, nie ma możliwości tam robić, bo ze względów ruchowych, bezpieczeństwa i projektowych nie ma możliwości tam stworzenia parkingu, bo przejście dla pieszych jest to po prostu zaraz przyjeżdżane przy przejściu do pieszych i istnieje możliwość nagłego wtargnięcia pieszego na jezdnię. Tam gdzie są te dzwony, tam jak ktoś kojarzy szkołę. W związku z tym, jakby spełnia ta inwestycja, spełnia jakby dwa elementy. Po pierwsze, jest kontynuacja realizacji parku, a po drugie poprawa bezpieczeństwa w rejonie szkoły, plus jeśli by zostały środki, jest to wpisane w ten sposób, realizacja miejsc kosztowych oraz zagospodarowanie według projektu i ten teren uważam, że jeżeli by według kosztorysów, jeśli oczywiście Rada przyjmie tą uchwałę, to jeśli te środki były wystarczające, żeby zrealizować akurat zagospodarowanie tego miejsca, gdzie jest parking, bo ten miejsce ma być zielone jako element parku, zgodnie z projektem. Otwieram dyskusję w tej sprawie, już tu mamy jedną poprawkę, ale proszę pana zarządu. Ja chciałbym zapytać, czy mamy jakieś dane, z którego jakby rejonu najwięcej osób płacących podatki. Czy mam takie informacje, czy to jest... Oficjalnie nie mamy. Można domniemywać przez ilość zasiedlanych i nowych mieszkańców, że sprawa Płaszczowa, bo w tamtym rejonie w ostatnim czasie zostały dodane głównie, jeżeli chodzi o Instal i tu bloki pod kościołem, że jest to rejon Płaszczowa, aczkolwiek tak samo są oddawane budynki w innej części dzielnicy, ale generalnie obszar między innymi oddziaływania tego. Nie, to mnie interesuje, czy te nasze działania, nie ukrywam, że sam poprosiłem dużo ulotek i tak dalej, czy jakiś wpływ mają, czy to akurat tak po prostu dla takiej statystyki i obrazu, jak to wygląda, czy... Statystyka jest generalnie, jeżeli chodzi o dzielnicę. To są oficjalne dane.
Teraz chciałbym zabrać tylko głos w sprawie tego parkingu przy szkole. Też uważam, że ten parking by się tam przydał, jakkolwiek. Ja też rozmawiałem z panią dyrektor i uważamy, że powinien być to parking, gdzie wjeżdżają tylko samochody, tak pan mówi, przywożące dzieci do szkoły, więc nie powinien parkować, tylko wysadzać i jechać dalej. A ponieważ w okolicy deweloperzy, może państwo o tym nie wiedzą, pobudowali dużo blokowisk bez jednego miejsca parkingowego, więc domniemamy, że będą to parkingi dla okolicznych bloków i problem będzie taki, że dzieci, rodzice, którzy przywiozą dzieci, i tak nie będą mieli gdzie zaparkować. Owszem, jeśli ten parking będzie zamykany według mnie takim szlabanem i będą wydawane jakieś karty dla rodziców, którzy jadą, żeby nie było to parkowanie przez kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Ponieważ no, nie uważam, żebyśmy musieli budować dla dewelopera parkingi jeszcze pod szkołą. To jest taka moja tylko uwaga. I poprawkę, którą wniosłem, ponieważ uważam, że w naszym okręgu była to bardzo spora ilość, więc należałoby się tym mieszkańcom jakiś malutki bonus. Jakkolwiek uważam, że powinno też do innych okręgów, żeby trochę zachęcić. Chciałbym, żeby te parkingi zielone, które wnioskowaliśmy z radną Pabian, przynajmniej kilka, kilkanaście stanowisk po prostu pobudować, ponieważ tam jest horror w tej chwili. Ponieważ ci, co przyjeżdżają przesiadać się na tramwaj, no już rozjeżdżają całe osiedle, a przejechanie ulicą Lipską od dołu, od szkoły do góry, kończy cudem, ponieważ parkują na trawnikach i nie ma jak przejechać. Dziękuję. Tak tylko szybkie adwoce. Jeśli pani Adamie, ten parking ma służyć parkowi i ewentualnie w pobliżu szkoły. Nie ma, nie jest to parking ani żadnej klasy sodowej. Najbliższy budynek, który jest wybudowany, to jest około 200 metrów, 200 do 300 metrów za tym ogródkiem, jeżeli chodzi o Myśliwską. Jeśli jest jakikolwiek zarzut, że parking będzie służył mieszkańcom, którzy już są, czy którzy mają być, muszę powiedzieć, że ten zarzut akurat w pańskim wniosku jest tak, że to ma służyć konkretnym osobom z konkretnych osiedli, bo pan napisał premium bloku 49 do 59. W związku z tym jednej służby. Ale to ma służyć mieszkańcom. Ulica Lipska jest różnie oznaczana, więc... Nie, ale panie, ja tylko chciałem, że tu trochę logiki nie ma, dlatego że no tu nie ma dewelopera, bo kiedyś wybudowała spółdzielnia, to możemy powiedzieć tak, że tu chcemy, zarzut dajemy, że, nie da dewelopera, a tu proponujemy dla spółdzielnia. Ja nie, sam się nie oceniać, tylko mówię, pragnę tak powiedzieć, ale pan to robi, pan się nie zna, to pan to robi. No bo brak logiki w tym, ale to rzeczywiście moje nie, nie brak logiki, bo szanowni państwo, powstała pętla przesiadkowa, a to osiedle, o którym pan mówi, do nas mają 1000 metrów w zabierze i też parkują u nas, a nawet przeskakują przez płot, żeby tylko nie płacić za miejsca parkingowe, bo deweloper pobudował garaże podziemne i nie mają dzieci ludzi, więc 200 metrów do szkoły. Ale ja bym panu konkretnie mówić, który, dlatego że ja już się spotkałem na internecie, że wymienia się deweloperów z imienia i nazwiska. Mówi, ale o których deweloperów chodzi? Który nie zrobił parkingu, które powstały od adresu Myśliwska, po prostu parkują na terenie albo naszym, albo po prostu przy ulicy Myśliwskiej na dawnym miejscu. Jeszcze nie zasiedlili, bo nie wiem jak pan. Jak nie zasiedlili? Ale tam jest mało co zasiedlone. Ja widzę, że na... ale pamiętam. No ale panie zapomnijcie, to są Adamie. Nie, ale przepraszam bardzo. Jest okej. Czy ktoś jeszcze rozumie, że na to mamy jakiś projekt, możemy to pan ma świadomość, że jeżeli prowadzimy tę uchwałę... Bez projektu budowania takich parkingów, na przykład 9 stanowisk zielonego parkingu, nie trzeba żadnego zezwolenia. Nie przy wspólnocie. Na terenie miejskim. Na terenie miejskim. U nas na przykład wspólnota budowała. Ale panie, na terenie miejskim właśnie. Nie na terenie wspólnoty. Proszę państwa, czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze wpłynąć też jeszcze jedna poprawka? Nie wiem, czy będzie pan zreferował. Powiem dwa słowa. No, chciałem, żeby jednak ostatnio jak spacerowałem do dzielnicy naszej, zauważyłem, że brakuje, a jeżeli są takie miejsca, to są bardzo zdewastowane,
miejsca oznaczające na przykład parki Bernatki, jakbyśmy chcieli dojść na Kopiec, Kościuszki, Dajmarsz, Barbarza, zobaczyć. Nie ma pusta, przepraszam. Nie ma żadnego znaczenia. Tak samo w tych miejscach przy Kampakanie są oznaczenia takie, że no to są zniszczone. Pani Jacek ma głos, już za chwileczkę pani udzielę. No i wydaje mi się, że można by to zrobić, bo będzie teraz wiosna, ludzi się pojawi dużo pewnie w naszej okolicy, więc zachęćmy już tych, którzy od Bernatki idą, z strony Kazimierza, że warto iść dalej, prawda, więc wiedzieć coś. No, taka moja propozycja. Tutaj nie wiem, no, za pobudowanie kwotę 10 tysięcy złotych z tych 100 tysięcy. Ja już za chwilę będę odczytywał te poprawki, bo jedną i drugą jeszcze nie odczytałem, ale już odczytam je konkretnie jeszcze raz jakby po dyskusji. Pani Basia, proszę bardzo. Ja uważam, ja muszę powiedzieć, że występowaliśmy w sprawie właśnie tych drogowskazów, czy oznaczeń między innymi do Fortu i do, biorąc pod uwagę ten ciąg turystyczny, i odpowiedziało na, nie pamiętam gdzie to było skierowane, w każdym razie, że nie mają środków finansowych. Ja nie uważam, żeby dzielnica finansowała takie rzeczy. Ale ja myślę, że to jest tak istotna sprawa. Wie pan, wszystko jest ważne, ale w końcu musimy przestrzegać jakichś procedur i jakichś zasad. Co jest ważniejsze? My będziemy wszystko, będziemy dawać na wszystko. Do tego się sprowadza, że na wszystko będziemy dawać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa chciał zabrać głos w tej mówieniu? Trzeba jeszcze raz wystąpić. Dobrze, teraz proszę państwa, wpłynęły dwie poprawki. Jedna poprawka pierwsza, numer jeden, bo miałem wcześniej pana Adama Brony. Mogę najważniej przeczytać. Tak więc dalej idąca jest pana tutaj z biurelewku na pierwsza, przeczytamy. Dopisać do paragrafu 1 budowa parkingu zielonego na osiedlu Lipska. Na osiedlu Lipska, ulica Lipska w roku 49-59 zbudło. Panie Adam, gdybyśmy mieli dopisać, to znaczy, żeby został park i dopisana byłaby Lipska z tych 100 tysięcy. Czy o to panu chodziło? Czy wykreślenie? Czy zastąpienie? Nie wiem. Podzielić po prostu tą kwotę. Ale panie Dawid, ja proszę, żeby ta była tak stosowana, co autor miał na myśli. Bo dopisać, tu jest konkretna kwota na konkretne zadanie, a pan mówi, żeby dopisać, czyli jakby... Nie, z tej kwoty miałem na myśli. Ale jakby ta poprawka była na tyle precyzyjna. Wejdź. Czyli dopisać w paragrafie 1, czyli rozumiem, że nie wykreślamy parku? Nie. Kwotę 100 tysięcy złotych, z kwoty 100 tysięcy złotych budowę parkingu zielone na osiedlu Lipska, ulica Lipska od bloku 49 do 59, wzdłuż łąk i 25 tysięcy, czyli co na te parkingi, żeby przez... Pani Basiu, momencik. Czyli z tych parkingów chce pan 25 tysięcy złotych, znaczy na zielone parkingi, tak. 25 tysięcy złotych. Rozumiem. I teraz jest druga poprawka pana Jacka Młynarza. Zmniejsza się kwotę przeznaczoną na realizację zadania Park Rzeczno-Ogród Płaszczu do 90 tysięcy, w paragrafie 2 10 tysięcy złotych przeznaczyć na wykonanie renowacji oznaczeń, czyli tych, co już były, tak? Oznaczeń zabytków, tras pierwszych, miejsc pamięci na terenie dzielnicy 13 podwórz. Renowacji i postawienia. Nie, to nie napisane, że... Przepraszam, ja czytam, proszę państwa, ale proszę nie komentować, naprawdę. Ja czytam to, co staram się doczytać ze zrozumieniem. W punkcie drugim mamy napisane 10 tysięcy złotych przeznacza się na wykonanie i renowację oznaczeń zabytków, tras pierwszych, miejsc pamięci na terenie dzielnicy 13 podwórz. Miejsc pamięci. Ale nic. Ale pani Basiu, no miejsc pamięci. No,
Otwieram dyskusję w sprawie poprawek. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Dziękuję. Słyszę, że jest wszyscy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o dalej idącą poprawkę, którą będziemy pierwszą głosować, to jest poprawka pana Adama Grony. Bo zmniejsza, tak jest, na 25 tysięcy. W związku z tym przystępujemy. Rozumiem, że dyskusja wygasła, nie jest, widzę żadnych zgłoszeń. Mam pytanie, ale w zasadzie kolegi poprawka i kolegi to są całkiem inne. Ale będziemy głosować obydwie, jako pierwszą będziemy to głosować. Ale pierwszą będziemy głosować. Jeżeli poprawka pana Adama Wrony przejdzie, to już nie będziemy głosować poprawki wtedy pana. Nie, no nie. To nic nie zmienia, bo pan Adam tylko powiedział, że 25 tysięcy, żeby poszło na parkingi zielone. Natomiast jeżeli przejdziesz ta druga, to znowu jest 10 tysięcy. Racja, przepraszam, przepraszam. Proszę Państwa, ja przewodniczący nie jest nieomylny. Najważniejsze, żeby nie tkwić tutaj w ogóle. Jedziemy dalej, jeśli taka nastąpi. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki według druku numer 1? To jest, przepraszam, według poprawki według pana Adama Wrony. To jest do druku numer 1. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jaki mamy wynik głosowania? 3 za, 9 przeciw, 6 wstrzymujących. Stwierdzam, że poprawka pana radnego Wrony nie uzyskała wymaganej większości. Teraz poprawka pana Jacka Młynarza. Przypomnę, żeby 90 tysięcy przeznaczyć na park, a 10 tysięcy przeznaczyć na wykonanie renowacji oznaczeń zabytków tras pieszych miejsc w pamięci na terenie dzielnicy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jaki mamy wynik? 7 za, 7 przeciw, 3 wstrzymujące. Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała wymaganej większości. Przypomnę, że musiałbym mieć jeden głos więcej, żeby była skuteczna. W związku z tym przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania druku obydwie poprawki nie uzyskały wymaganej większości. Do uchwały. Proszę Państwa, jesteśmy w trakcie głosowania. Proszę Państwa, jesteśmy w trakcie głosowania. Według druku pierwotnego, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku numer 1? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Liczymy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 2 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę według projektu druku numer 1. Przy tej okazji mam taką prośbę, ponieważ mamy gazetkę i mamy stronę internetową. Myślę, że należałoby mieszkańcom poinformować, że takie pieniądze zostały do dzielnicy przekazane i żebym zdało wniosek tak naprawdę również z jakiegoś tam działa. I partycypacja mieszkańców w tym momencie jest duża, żeby mieli świadomość i zachęcić do tego, żeby w przyszłym roku, czy w tym roku, również maksymalnie te podatki były płacone na kobietę. Przekłada się to na jakieś działania finansowe dzielnicy. Wymierne. To pasuje na pierwszą stronę, bo się po prostu to jest ich głos, i strona internetowa.